Po latach zbierania doświadczeń i pracy na rzecz górnictwa zdecydował się Pan napisać książkę, która jest już dostępna. Książka pod tytułem Ty górnicza żmijo. Są to rozmowy o restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego. Dlaczego Pan się zdecydował napisać tę książkę? Książka ma charakter wspomnieniowy i po wielu latach wahania i przymierzania się do tematu w ubiegłym roku postanowiłem to sfinalizować. Pomysł pojawił się już w roku 2002, chwilą odejścia z Ministerstwa z pracy w zakresie restrukturyzacji. No ale bardzo długo zwlekałem, bo z różnych powodów. Natomiast stwierdziłem już 2 lata temu, w ubiegłym roku w szczególności, że czas bardzo szybko płynie i te wszystkie wydarzenia bardzo szybko odchodzą w przeszłość. W związku z tym czas, aby to napisać. Dlaczego to napisałem? No po pierwsze, brałem w tym udział bardzo aktywnie przez 10, prawie 11 lat. Ma ta książka charakter wspomnieniowy, to po pierwsze. Po drugie, chciałem jednak zebrać wszystkie fakty, zdarzenia, liczby, które ten okres przemian w górnictwie, bardzo trudny okres dla polskiego górnictwa, dokumentują. I po trzecie wreszcie chciałem napisać o ludziach, osobach, z którymi się zetknąłem w mojej działalności w zakresie restrukturyzacji. Mało tego, napisać o nich ciepło, ponieważ wszyscy, z którymi się zetknąłem, byli w ten proces bardzo zaangażowani. Opisuje Pan lata 1991-2001. Z tymi też latami związany jest tytuł książki, intrygujący. Co on oznacza i skąd się wziął? No, nad tytułem tośmy długo dyskutowali. Były różne pomysły, ale żaden nie wydawał się tak trafny jak ten tytuł. Z tym, że to nie myśmy go wymyślili, a wymyślili go związkowcy ze Związkowego Sierpnia 1995 roku, kiedy byłem prezesem zarządu Państwowej Agencji Węgla Kamiennego. Przez 2 tygodnie chodzili pod oknami, pikietowali, krzycząc skarbownik, ty górnicza żmijo. I tak po latach ta twórcza działalność Związku Zawodowego Sierpnia 80 została przez nas doceniona w tytule tej książki. A jak Pan ocenia sytuację w górnictwie w tamtych latach, kiedy Pan był aktywnie zaangażowany w jego rozwój? No, lata 90. w polskim górnictwie węgla kamiennego to generalnie bardzo trudny okres. To była bardzo trudna, bardzo taka aktywna działalność, walka o przetrwanie, o ratowanie śląskiego górnictwa, ponieważ no, spadała gwałtownie sprzedaż węgla, trzeba było się dostosowywać do warunków gospodarki rynkowej, trzeba było po prostu górnictwo restrukturyzować i powstało chyba 6 programów rządowych w tym okresie, które w sumie były mało skuteczne, to znaczy nie doprowadziły żaden z nich górnictwa do stanu rentownej działalności, aczkolwiek te doświadczenia były gromadzone, były kumulowane. Każdy następny program był bardziej dojrzały od poprzedniego. Wreszcie sytuacja dojrzała w 1997 roku do tego stanu, że należy podjąć bardzo zdecydowane działania, aby jednak ten proces restrukturyzacji skutecznie przeprowadzić. Stąd też bazuję na doświadczeniach poprzednich programów rządowych, bazuję na doświadczeniach restrukturyzacji górnictwa w krajach zachodniej Europy, szczególnie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Francji. Podjęliśmy z doktorem Steichhoffem trud napisania programu restrukturyzacji, który miałby szansę być bardzo skutecznym, aby doprowadzić górnictwo do rentownej działalności. Nie wiedzieliśmy, dla kogo ten program tworzymy w roku 96 i 7, ale tak się złożyło, że premier Buzek został premierem rządu, minister Steichhoff został ministrem gospodarki, więc był to program napisany jakby dla nich, aczkolwiek trudno było zakładać, że tak się stanie. Stąd ich pełne zaangażowanie, premiera Buzka, doktora Steichhoffa, profesora Balcerowicza, doktora Krzaklewskiego w realizację tego projektu. Mogę więc stwierdzić, że miał on absolutnie pełne wsparcie polityczne, a skala problemu i sposób jego rozwiązywania był tak trudny, skala była tak duża, że tylko zaangażowanie premiera, całego rządu, elit politycznych jakby było gwarantem powodzenia tego projektu.
Odpowiadał pan, był pan współodpowiedzialny za los wielu górników, za zmiany również w życiu ich osobistym przez to, że były zmiany w życiu zawodowym. Były to trudne decyzje. Czy jak pan ocenia sytuację, która jest teraz? Bo te decyzje, które podjęliście państwo wtedy, poniekąd mają przełożenie i konsekwencje dziś. To znaczy, może nie dziś. Efekt realizacji tego projektu z lat 98-2001 okazał się skuteczny, to znaczy górnictwo stało się rentowne, wszystkie spółki już nie, każda spółka nie generowała strat. I efekty realizacji tego projektu wystarczyły na 10 lat, aż do roku 2010-2011, na 10 lat spokojnego, efektywnej działalności polskiego górnictwa. Niestety dwa lata temu ceny węgla zaczęły gwałtownie spadać, spadają do dziś. Sytuacja staje się dramatycznie trudna z tego powodu, że koszty produkcji przewyższają znacząco ceny węgla uzyskiwane ze sprzedaży tego węgla na rynku. No i stąd konieczna jest moim zdaniem restrukturyzacja w odniesieniu do sytuacji, która jest dzisiaj. Jakie narzędzia, w jaki sposób to zrobić, to jest kwestia do dyskusji, do programowania. Natomiast każdy proces restrukturyzacji zawsze ma jeden cel do osiągnięcia, doprowadzić dany podmiot albo całą branżę do stanu rentownej działalności, tak aby wszystkie podmioty działające w tej branży odzyskały płynność finansową. Nie można prowadzić działalności gospodarczej bez wypracowywania środków, bez płynności finansowej. A to się niestety w tej chwili w polskim górnictwie dzieje. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką górniczą i nie tylko, zachęcamy do lektury książki Ty górnicza żmijo, rozmowy z profesorem Andrzejem Karbownikiem o restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego, wydawnictwo górnicze, Katowice 2014. Książka jest dostępna przez internet, można ją zakupić właśnie w wydawnictwie górniczym. To jest wydawnictwo, które wydaje Trybunę Górniczą, także dostęp do wydawnictwa jest bardzo łatwy. Ale jest również dostępna w jedynej księgarni na Śląsku, w Gliwicach, w księgarni akademickiej. Zachęcam do przeczytania tej książki. Nie trzeba czytać wszystkich liczb, wszystkich faktów, ale mam nadzieję, że moja opowieść będzie interesująca.